Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki i zapraszam Was na prognozę z kart Tarota na miesiąc kwiecień 2019 roku. Przypomnę, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym może rezonować. Jeżeli nie widzicie dla siebie tutaj żadnej informacji, sprawdźcie swój znak ascendentalny, link do strony, gdzie taki znak możecie sobie obliczyć, macie w opisie tego filmu. I wtedy, jak już będziecie znali swój znak ascendentalny, obejrzyjcie odpowiedni do niego filmik i może tam uda się uzyskać więcej informacji. A tymczasem przechodzimy do czytania. Karty, jak wiecie, mam już zawsze potasowane. Teraz je tylko przełożę. I już patrzymy, co tam u naszych wodniczków w kwietniu się będzie ciekawego działo. Z jaką energią wchodzicie w miesiąc kwiecień? Słońce, pięknie, moi kochani, no cudnie. Co pomaga bądź przeszkadza? Koło fortuny, o, to chyba dwa wielkie arkana, no to fortuna, los Wam tu pomoże, kurczę, no nieźle. Od razu mówię, grajcie w totolotka, bo to może być tutaj niezła sumka na Waszym koncie. No dobrze, Wasze działania, zamiary, jakie kroki będziecie w tym miesiącu podejmować? Szóstka kielichów. Powrót do marzeń, do wspomnień. Co chodzi do przeszłości? Co już za Wami? Gwiazda. No, po gwieździe słońce, no to kurczę, spełniają się może jakieś Wasze marzenia? Pięknie, wodniki, pięknie. O czym będziecie myśleć? Co planować? Analizować? Dwa denary. Najbliższa przyszłość. Dwa miecze. Przed chwilą waga miała też dwa miecze. Nie wiem, co te blokady w Was, kochani, ale no może to takie przesilenie wiosenne. Wasze czynniki wewnętrzne, Wasz nastrój, emocje, przeczucia. Trzy buławy. Super. No, chociaż Wy już ruszyliście do przodu, bo waga miała zastój totalny. Co z otoczenia? Otoczenie, znajomi, rodzina, współpracownicy. Księżyc. Ok. Wasze obawy bądź nadzieje. Rycerz buław. I koniec miesiąca. Pięć miecz. No brzydki ten koniec miesiąca, ale może. W tle czytania macie 7 buław. Proszę uprzejmie. Nie lubię w dzień nagrywać, bo mi się wtedy okno odbija w kartach. No dobrze. Wszystko widać? Chyba tak. No to zaczynamy, kochani. Wasza energia w tym miesiącu bardzo radosna, bardzo szczęśliwa, bardzo taka optymistyczna. No będziecie naprawdę tryskać pozytywną energią. Będziecie mieć siły witalne do tego, żeby działać. Karta Słońca, karta pozytywnej energii, karta sukcesu, radości, takiej stałej pozycji. Czy to w pracy, czy to właśnie w domu, to jest taka silna rodzina, silny dom, tak, o mocnych fundamentach. To jest też karta dziecka, to jest też karta spełnienia marzeń, sukcesów, karta mówiąca o takim bezpieczeństwie, tak, że jesteśmy bezpieczni, ale jesteśmy tak szczęśliwi i radośni, zero w Was właśnie takich emocji, smutnych, złych, zero pesymistycznych jakichś takich myśli. Po prostu jesteście pozytywnie nastawieni do świata, świecicie jak to słoneczko, ogrzewacie dookoła, więc ludzie mogą mrugnąć do Was w tym miesiącu, żeby się ogrzać, bo Wy będziecie tak bili tą niesamowitą, emanowali taką wspaniałą, pozytywną energię. Teraz co pomaga mi przeszkadza?
I teraz dla jednych będzie to fantastyczne coś od losu, tak? Czyli fortuna kołem się toczy, czyli mogą być to super jakieś finanse niespodziewane, w ogóle których się nie spodziewacie. Nowa praca, jakaś wygrana na loterii, zmiana, ruch, no coś zacznie się dziać, tak? Takiego pędu wasze życie nabierze. Bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. To jest też karta karmy, więc być może tu się coś realizuje, co po prostu jest nieuniknione. Karta ruchu, podróży, nowego cyklu, coś od losu, tak? Zmiana losu, szczęście, ale to też może zwiastować, no, że to, co dobre, no, zaczyna się kończyć i może się o 180 stopni przeobrazić, ale raczej przy słońcu i przy gwieździe powiedziałabym, że los będzie w tym miesiącu dla Was łaskawy, szczodry, więc wykorzystujcie to wszystko, co dostaniecie, tak? Jakieś okazje, jakieś, mówię, grajcie w totolotka, inwestujcie, bo tu naprawdę będzie słońce ogrzewało, wzmacniało to energetycznie, więc takie trzy mocne karty arkanów wielkich, bardzo, bardzo, bardzo pozytywne, zapowiadają niezły sukces w tym miesiącu, tak? Obojętnie jakiej dziedziny życia by się to nie tyczyło, raczej z miłości nie widzę, bo jest mało kielichów, jeszcze kielichy mówiące o dzieciach, ale może być też tak, kochani, dla niektórych wodników, które planują dziedziusia w tym miesiącu, widzę tutaj możliwość zajścia w ciąży, tak? Więc te panie, które planują dziedziusia, będzie taka możliwość, na pewno dziedziuś będzie, tym bardziej, że otoczenie też tutaj jest karta księżyca, ciąży, ale to tylko dla niektórych. Teraz tak, wasze działania. No wy po prostu albo będziecie wracać wspomnieniami do przeszłości, nie wiem, spotykać się ze znajomymi z dawnych lat, być może jakaś koleżanka, kolega ze szkolnej ławy, z podwórka, domu rodzinnego, gdzie się wychowywaliście. To jest takie marzenia, jak to kiedyś było, jak kiedyś byłam szczęśliwa, jak to było dobrze, jak się było dzieckiem, tak? Nie miało się problemów, nie trzeba było pracować, martwić się o rachunki, świadczenia, takie tam właśnie rozmyślania, co niektóre z Was będą po prostu planowały dziecko, tak? I tutaj już widzę, że te wodniki, które planują, osiągną swój cel. Tak? O, jaka ładna dziewczynka. Więc tutaj takie właśnie rozmyślanie, planowanie, albo dzieci, albo będziecie po prostu spotykać się z osobami ze swojej przeszłości, odświeżać znajomości. Co odchodzi do przeszłości? No, do przeszłości odchodzi karta gwiazdy, czyli tak jakby zaczęły się spełniać jakieś Wasze nadzieje, marzenia, tak? Karta gwiazda prowadzi Was do takiego Waszego obranego celu, tak? To jest nadzieja, to jest światełko w tunelu, to jest odnowienie, odnalezienie celu i takiego sensu w Waszym życiu, szczęście, zaufanie, optymizm, dobra przyszłość, tak? Więc karta gwiazdy, karta spełnionych życzeń, karta nowej drogi życiowej, karta takiego pozytywnego myślenia na przyszłość. Ogólnie, że będzie dobrze, tak? Więc to już jest za Wami, no bo przyszło słońce, czyli już jest dobrze. Już zaczyna się coś spełniać. I teraz tak, o czym myślicie? Macie dwójka denarów. Dwójka denarów, karta równowagi. Karta zachowania równowagi finansowej, utrzymania balansu, tak? Bez względu na to, co się będzie działo w naszym życiu, co tam się będzie, że tak powiem, kotłowało za nami, jak ten sztorm. Zobaczcie, on jedzie po tych falach i nie dość, że jedzie tym rowerkiem, to jeszcze musi się po prostu utrzymać i żongluje te dwa denary, tak? Więc niezłą musi mieć taktykę, niezłą musi mieć równowagę, żeby po prostu nie wywalić się, tylko iść dalej do przodu. Co jeszcze, kochani? Dwa denary jest to karta wyboru też, tak? Dualizmu, takiego falowania. Raz może być dobrze, raz może być źle. Umiejętnością dysponowania finansami, żeby po prostu no nie było tak, że za dużo wydacie i później na koniec miesiąca zastanawiacie się, co tam do gara włożyć, za co kupić jedzenie, czy za co zapłacić czynsz, tak? Więc no, rozważnie działajcie tymi pieniędzmi, rozporządzajcie nimi w sposób taki racjonalny i przemyślany, żeby później nie było problemu. Więc tu będziecie się nad tym zastanawiali, tak? Jak zachować ogólnie równowagę finansową?
Najbliższa przyszłość macie dwa miecze. No i znowu jest blokada, kochani. Macie jakąś blokadę w swoim umyśle. Na coś się zblokowaliście, niczego nie chcecie widzieć, niczego nie chcecie słyszeć, w ogóle nie widzicie rozwiązania tej sytuacji, stoicie, zastanawiacie się, nikomu nie pozwolicie do siebie dojść, żeby wam coś pomógł, żeby wam coś podpowiedział, straszycie tymi mieczami, w ogóle jesteście najeżone, nafochane i nie wiem, o co chodzi, zaraz dopytam. Czemu jest ta blokada? Miecze to jest wasza energia, więc być może za dużo myślicie, no ale wodnik taki jest, że on lubi myśleć i lubi planować, czasami bujać w obłokach, fantazjować, no po prostu to uwielbia. Ale może jesteście niezdecydowani, może macie jakieś wewnętrzne blokady właśnie, dystans do czegoś, może dystans do samych siebie, a może bije wam się serce z rozumem, też tak może być. Ogólny zastój, tak? Zastój, blokada. Coś w połowie miesiąca tutaj się, tak jakby to koło się kręciło, kręciło, kręciło i nagle ktoś kij wkłada w szprychy i zastopowało się, tak? Nie ma. Więc coś tu będzie się kręcić dobrze, ale to jest jakaś blokada. Zaraz dopytamy dokładnie, o co tutaj chodzi. Wasze czynniki wewnętrzne, czyli wasze odczucia, co uważacie, że powinniście robić, tak? Jak działać, jak planować. Bardzo ładne. Trzy buławy. Karta planowania podróży, karta planowania nowych biznesów, karta planowania nowej pracy z takimi dobrymi, pozytywnymi widokami na przyszłość. Tak, wy już się na coś, kochane wodniki, zdecydowałyście, podjęłyście decyzję i teraz po prostu oczekujecie na pozytywne rezultaty. Karta podróży, karta poszukiwania, karta dobrego biznesu, karta takiego dążenia, podążania drogą na szczyt, tak? Wy chcecie się piąć coraz wyżej, wy chcecie osiągnąć sukces, wy chcecie się rozwijać, wy nie chcecie stać w miejscu. I bardzo fajnie, kochani. Wasze otoczenie, kłamstwa, iluzja, coś niejasne, coś przykryte, coś przed wami zatajone. Czegoś nie chcą wam powiedzieć, być może wy nie chcecie otoczeniu powiedzieć, może o tej ciąży tutaj wrócę ci z państwa, którzy planują. Oczywiście dziecko, są to jednostki, nie wszyscy. Karta księżyca, karta takiej tajemniczości, karta no, takiego cichego pokania w nocy do poduszki, jakiegoś smutku. W ogóle księżyc to tak mami was, tak hipnotyzuje, przeinacza fakty, tak wszystko w krzywym zwierciadle widzicie, te kształty nie są takie prawdziwe jak za dnia, jak wśród słoneczka. Ale to jest wasze otoczenie, więc was to nie interesuje. Jak oni tam se mają jakieś problemy, tajemnice, to niech se mają, miejcie to w nosie, pilnujcie tylko, żeby was nie skrzywdzili, tak? I przez to, że to otoczenie coś przed wami może ukrywać, ja widzę tu w tle czytania 7 buław, a pod spodem 5 buław, czyli wy musicie tutaj z czymś walczyć lub z kimś, tak? Bo to jest karta bronienia swojego życia. Bronicie swojego życia, bronicie swojej osoby, bronicie swojego majątku, dobytku, swojej rodziny, swoich wartości, swoich decyzji, tak? Ale jesteście na wygranej pozycji, tak? Siódemka buław właśnie mówi o tym, że jest to silna pozycja, że pokonacie wszelkie trudności, odeprzecie atak, tak? I wyznaczycie granice, pokonacie bariery, tak? Wy stoicie wyżej niż te tutaj, te chłopki, tak? Któryś podejdzie, dostanie w łeb kijem i spadnie, więc tutaj nie bójcie się. Nikt was nie strąci z tej pozycji, tak? Nie pozwólcie na to, żeby ktoś was z tej wysokiej pozycji strącił. Żeby ktoś was tutaj nieładnie potraktował. To wyjdziecie obronną ręką. Jakaś awantura może być, jakaś kłótnia, jakieś coś, jakieś potyczki słowne. O coś, jakaś może konkurencja. Ale wy sobie poradzicie, nie bójcie się. I teraz tak, wasze obawy bądź nadzieje. I mamy tutaj rycerza buław. Rycerz buław, jegomość 30-35 lat, z trygonu ognia, baran, lew bądź strzelec. Bardzo fajna istota. Żartuję troszeczkę, ale... Kreatywny. Pewny siebie. Bardzo namiętny i urokliwy, taki w typie macho. Wysportowany na pewno. Takie ciacho trochę, no podobają się... Niektórym kobietom taki typ mężczyzny się podoba, nie? No i co? No taki wywodziciel, on wie, jak tam zdobyć kobietę, nie? Jak on tam ma działać, to on wie. Ale romanse zazwyczaj go tylko interesują. Ale do czego zmierzam? Wasze obawy, nadzieje. Albo taki mężczyzna, czyli obawiacie się jakiegoś romansu, spotkania z jakimś mężczyzną. Dla innych wodników może być to obawa przed wyjazdem, podróżą, przeprowadzką,
wyjazdem, podróżą zagraniczną, wyjazdem zagranicznym, tak? Zazwyczaj do ciepłych krajów. Jakimś biznesem, no jakąś aktywnością, może fizyczną. No musicie to już do swojej sytuacji dopasować, ale zaraz dopytamy karty dalej. I kończycie miesiąc piątką mieczy. No, szykuje się jakaś draka, jakaś awantura, jakaś ostra wymiana zdań. Uważajcie, żeby was ktoś nie zmanipulował, nie wykorzystał, nie dajcie się, bo ktoś albo wy będziecie tutaj dążyć po trupach do celu, no to trochę takie nieładne, ale uważajcie na wszelakie kłamstwa, oszustwa, żebyście nie ponieśli klęski, tak, bo wy tutaj walczycie, bronicie się, ale to otoczenie coś tu przed wami ukrywa i ja widzę was tutaj na tej karcie, że mimo wszystko wy tutaj wygracie, wy osiągniecie to, co chcecie osiągnąć, tak? Tylko żebyście uważali, żeby no nie poranić nikogo innego w tym wszystkim, w tych swoich planach. Dobrze, teraz dopytamy karty, może jakaś lepsza historia tu z tego wyjdzie. Najpierw proszę o wyjaśnienie karta koła fortuny, o co tutaj chodzi? Jeszcze przypomnę, że koło fortuny i dwójka denarów, obie karty karmy, tak? Rycerz mieczy, czyli jakieś nagłe, nieoczekiwane wiadomości, ale bardzo pozytywne, moi kochani. Bo słoneczko i koło fortuny, czyli coś szybkiego się wydarzy, tak? Weźmy to znowu, ojej. O właśnie, taki rycerz jest mieczy. Dobrze. Teraz sobie dopowiemy szóstkę kielichów. O co tu chodzi? Pustelnik. Czyli tak jakbyście chcieli zagłębić się w tych swoich przemyśleniach, tak? Zastanawiacie się nad czymś. Pustelnik ogólnie mówi, żebyście się odizolowali troszeczkę, poboli sami ze sobą, przemyśleli coś. Byli ostrożni, ale też mówi, żebyście może się nie chwalili jakimś swoim pomysłem, tak? Żebyście się tutaj trzymali swoje plany w sekrecie. I tutaj też jest tajemnica. Może chodzi o ciążę. Może chodzi o ciążę i o dziecko. Tak, bo szóstka karta dziecka i pustelnik, no. Musicie po prostu znaleźć jakieś światło w sobie, tak? Bo wy jesteście bardzo ostrożni. To jest też karta panny, więc będziecie intensywnie myśleć nad całą tą sytuacją. Być może wspominać jakieś dawne, dobre czasy, tak? W samotności. Będziecie jeszcze raz analizować to swoje życie. Co jeszcze? No, bądźcie ostrożni, tak? Trzymajcie plany w sekrecie, tak jak już powiedziałam, ale wycofacie się troszeczkę z otoczenia przez to swoje działanie. Będziecie bardziej tutaj wracać wspomnieniami do przeszłości. Dwa denary. Paść buław, czyli nowy jakiś flirt, nowy romans albo nowa praca. To jest młoda energia. Paść buław to jest dziecko do 18 roku życia. Trygon ognia, baran, lew bądź strzelec. To może być flirt, to może być nowa znajomość. Albo jakieś działanie nowe, tak? Coś zaczynamy działać. I przy tym musimy zachować równowagę. Czyli w tym nowym działaniu, które w głowie macie, jakiś nowy pomysł, zachowajcie równowagę finansową, żebyście nie stracili. Dwa miecze. Co to jest ta blokada w połowie miesiąca? Mag. Zblokujecie się na swoje zdolności? Firma wam się jakoś przyblokuje? Bo to jest też firma, działalność gospodarcza. No mag mówi o tym, że wy, kochani moi, to macie naprawdę takie możliwości, taki talent, umiejętności i narzędzia do tego, żeby sobie spełniać w życiu to, co chcecie, kreować swoje życie. I na to będzie tutaj blokada. I znowu karta karmy. Coś was tu przyblokuje. Przyblokowana będzie wasza pewność siebie. Przyblokowana będzie wasza taka odwaga, siła woli. Ktoś was tu wyhamuje. Jakby was ktoś, kurczę, nie wiem, no jak kobiety mają kitkę, to do tyłu złapał, tak?
albo konia zalejce, tak? Wyhamowujemy. Ktoś wam tą energię tutaj przyblokuje. Bo wy naprawdę, no, jesteście osobami bardzo kreatywnymi, bardzo takimi. Albo ten nowy początek będzie przyblokowany, bo mag to jest też karta nowego początku. Zaczynania czegoś, tak? Nowego etapu w naszym życiu. I tu jest to niezdecydowanie. Nie wiemy, co mamy zrobić. Jesteśmy zblokowani w związku z tym nowym czymś, tak? No ale mówię, mag ma wszystkie narzędzia, atrybuty do tego, żeby sobie poradzić, tak? To on rządzi swoim życiem. On je realizuje, on je tworzy. On je kreuje. I chce to cały czas robić. On jest chłonny wiedzy. On po prostu chce eksperymentować, tak? A dlaczego ta blokada tutaj? Może jeszcze jedną kartę dociągnę. Tak mi kusi. O co tu chodzi? I znowu dwa denary, widzicie? No tych dwójek macie tu trochę. Jakaś równowaga. Albo chodzi o partnera. No dopasujcie już to do siebie, kochani. No ja nie wiem, co tam w waszym życiu się dzieje. Ale dwa denary. Dla mnie jest to karta zachowania równowagi finansowej, żebyśmy się nie przewrócili, nawet jak jest źle, jak jest sztorm, jak jest burza w naszym życiu, tak? Jak są zawirowania. To starajcie się tak wszystko sprawiedliwie jakoś podzielić, po sprawy pogodzić, żebyście tych pieniędzy zawsze mieli. Dla mnie to jest taka karta, ale dwójka, czyli to para, tak? Dualizm, decyzja jakaś. Może nie umiecie podjąć jakiejś decyzji. No i znowu wyszła karta karmy. Coś musicie w tym miesiącu ważnego odpracować, kochane wodniki. Co to chodzi z tym księżycem w otoczeniu? Rycerz denarów. Mężczyzna. 30-45 lat, trygon ziemi. Byk panna koziorożec. Pomału idą jakieś pieniądze. Pomału jakiś mężczyzna może się do was zbliżać z jakimś drogocennym prezentem, pierścionek zaręczynowy, upominek. Coś tutaj do was idzie, pomalutku, z otoczenia, tak? I jest to jakaś tajemnica, czyli trzyma ten sekret w tajemnicy. Może ktoś wam się chce oświadczyć i na razie to ukrywa przed wami, trzyma to w tajemnicy, tak? Ktoś wam chce coś podarować cennego. Jakieś pieniądze może do was idą, ale wy jeszcze o tym nie wiecie, bo to jest ukrywane przez otoczenie. To jest po prostu zatajanie czegoś przed wami, tak? Niejasna sytuacja jakaś. Dobra, rycerz buław. Kto to jest rycerz buław? Gwiazda. Spełnienie waszych marzeń, waszych pragnień. Czyli myślę, że to jest wasz jakiś partner. Kochanek. Albo jakiś plan działania, który po prostu chcecie, żeby się zrealizował, bo wy tu coś wymyśliłyście, kochane wodniki, miałyście jakiś plan, jakieś marzenia do spełnienia. I to są te wasze marzenia. Albo nowy jakiś pomysł na biznes, nowe jakieś działanie, realizowanie czegoś, albo taki partner. No i ten koniec miesiąca, piątka mieczy. O co chodzi z tą piątką? Cesarz. Władza, autorytet, szacunek, zodiakalny baran. Uważajcie na zodiakalnego barana, żeby wam nie wbił tego... Jezu, kochany, zmęczona już jestem, przepraszam. Tego noża w plecy, ale moim zdaniem to będzie wasza podstawa i to wy wygracie na koniec miesiąca. Postawicie sprawę na ostrzu noża, bo cesarz to jest stanowczość. Cesarz to jest władza. Cesarz to jest autorytet, asertywność, postawienie na swoim. Tak? I czasami despotyzm, czasami tyrania. Więc mnie to tak wygląda, że wy osiągniecie sukces, trochę kogoś poturbujecie, może kogoś tam coś zaboli, ale osiągniecie swój cel. Wy będziecie na wygranej pozycji, o czym mówi ta siódemka buław. Nigdy tego nie robiłam, ale może dopowiem to. No, to powiem, zobaczcie. Odwracam karty, co widzę. Siódemka buław. Bronicie czegoś, kochane wodniki. Czegoś bronicie. No siebie bronicie, swojego życia bronicie. Swojego majątku bronicie. Przed konkurencją? Być może. Bo tu jest te pięć buław w tle. Dalej jest sprawiedliwość, której stanie się zadość. No co możemy jeszcze o cesarzu powiedzieć, kochani?
Odpowiedzialność, tak, na pewno. Autorytet, bardzo. Wielki szacunek. Urząd, władza. Ale właśnie ta stanowczość. I też mądrość z jednej strony, tak? Bo cesarz po prostu, no... Nie ma to, że nie można tego zrobić. Jak on chce, to on to zrobi. I wszyscy, którzy dookoła są niego, muszą to zrobić, bo w jakiś sposób są mu podporządkowani, tak? No dobrze. Kochani, to by było na tyle. Ja już nie będę tutaj dociągać kart, bo coś zrobi nam historia. No, coś tutaj będzie chodziło. No, musicie dopasować to do swojej sytuacji życiowej. Na pewno jesteście w energii Słońca, koła Fortuny i Gwiazdy, czyli zaczynają się spełniać jakieś Wasze marzenia. Jedni odnośnie ciąży dziecka, drudzy wchodzenia w związek, tak? Trzeci planowanie jakiejś swojej drogi życia, biznesu, działania, podróży bądź wyjazdu gdzieś. Teraz zobaczymy, co Wam radzą doradcy duchowi, mistrzowie duchowi. Matka Maryja dla Was jest wylosowana, kochani moi. I zobaczcie, jakie jest przesłanie. Zaopiekuj się sobą. Widzicie? Czyli macie bronić siebie, nie dać się otoczeniu, bez względu na to, co będą mówić. Zaopiekuj się sobą. I już czytamy, co to znaczy. Ostatnio dałeś dużo z siebie. Teraz nadszedł czas, aby dać coś sobie. Ta karta przypomina, że powinieneś zadbać o siebie. Musisz zapewnić swojemu organizmowi sen, odtrucie i ćwiczenia fizyczne. Należy zająć się również własnymi potrzebami. Tak, jak potrzebami innych. Pamiętaj, że aby mieć więcej energii, dostatku, spokoju, pomysłów i wszystkiego, czego pragniesz, musisz zaopiekować się sobą. Dawanie innym zrównoważ braniem dla siebie. Szanuj swój wewnętrzny głos. Odpocznij. Zatroszcz się o swoje ciało. Zaopiekuj się wewnętrznym dzieckiem. Pomoc dzieciom jest wpisana w Twój życiowy cel. Matka Maryja jest z Tobą, pomaga i prowadzi Cię. Kochani, no przepiękna informacja dla Was. Zadbajcie o siebie. Przestańcie dawać się wykorzystywać i brońcie swojej osoby. Zobaczcie. Siódemka była. Jeszcze raz Wam tutaj przybliżę. O, brońcie swojej osoby. Nie dajcie się strącić z tej pozycji, na której jesteście, tak? To są Wasze wartości, to jest Wasza przestrzeń osobista. Nie pozwólcie na to. No i spełniajcie swoje marzenia, tak? Dobrze, kochane wodniki. Życzę Wam wspaniałego miesiąca kwietnia. Pamiętajcie, żeby sprawdzić swój znak ascendentalny, jeżeli to czytanie nie pasuje w zupełności do Was. Co? Realizujcie się, niech ten miesiąc będzie najwspanialszy, udany, miły. Niech to Słońce przyświeca Wam przez cały miesiąc. Spełniajcie swoje plany, marzenia, nadzieje i dbajcie o siebie. Pamiętajcie, bądźcie asertywni, stanowczy, bądźcie tymi władcami, tymi cesarzami, tak? I nie pozwólcie się strącić stroną. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia.